Hej, tutaj Malta. A tu jest gra Don't Escape 2. Poprzednio graliśmy w Don't Escape 1, ale nie martwcie się, fabuła się nie łączy. Jedyne co łączy obie te gry, to to, że mamy nie uciec. Bo w tamtych czasach, kiedy ta gra powstała, były bardzo mocne gry o uciekaniu z pokoju. Takie zanim escape roomy powstały w miastach, na żywo, u nas. I były łatwo dostępne, to właśnie były takie escape roomy w formie gier. A to jest właśnie gra, która postawia ten koncept na głowie i tutaj nasz bohater ma nie uciekać. Kiedy nieumarli zaatakowali, nie byliśmy gotowi. Wspominając, myśląc o tym, co było w przyszłości, nigdy tak naprawdę nie byliśmy w pełni na to gotowi. Zombie zaczęły się pojawiać. Epidemia bycia zombie Zombie zaczęły się pojawiać 2 tygodnie temu. I od tego czasu dzieje się tylko gorzej i gorzej. Tym razem ledwo udało nam się przeżyć. Uciekliśmy, ale Billy został ugryziony. Obaj wiemy, co to oznacza. Zdecydowaliśmy się na pewien czas zostać w tym opuszczonym budynku. Potrzebowaliśmy odpocząć i przespać się. Wielka horda żywych, umarłych, zombie, nieumarłych, zmierza w tą stronę. Dotrą do nas w okolicach zachodu słońca. Muszę porządnie zamknąć to miejsce, zanim to nastąpi. I może, tylko może, zobaczę następny dzień. Przeżyję na tyle długo, aby zobaczyć następny dzień. Tak więc, jak widzicie, mamy nie uciec, mamy tylko zablokować, tak żeby wszystko było zamknięte na 4 spusty i żebyśmy nie zostali zjedzeni przez zombie, żeby nie mogły wejść. Billy, mój przyjaciel, został ugryziony. Ból! Nie mogę znieść bólu. Mamy okno. Mamy piasek w środku koryta. Mamy łopatę. Mamy tutaj jakieś wejście do podziemi. I mamy... Ono jest niestety zamknięte. Musimy znaleźć sposób, żeby je otworzyć. Może jak w poprzedniej grze znajdziemy milion kluczy wszędzie. Czy ktoś tutaj ma łańcuch pod dachem? O, mamy milion kluczy w śmietniku, oczywiście. O, ktoś tutaj strzelał z broni palnej. Ciekawe, jak mu to poszło. Czy udało mu się trafić, w co strzelał? Chyba nie, bo krwi nie widać. Dobra, więc mamy... Być może sposób na otwarcie? Nie, klucz tu nie pasuje. Więc... Pam! Zniszczyliśmy zamek. Trochę szkoda, bo gdyby... No nie, w sumie od środka, gdybyśmy siedzieli tu w środku, nie możemy zamknąć. Chyba, że powiedzieliśmy Billiemu, weź, zamknij, tak umrzesz. Zmienisz się w zombie. Okej, to w razie czego można siedzieć tutaj. Trochę kryjówka, okej. Ale to trochę mało, potrzebujemy więcej. To jest pewnie klucz od drzwi. Tak, to jest klucz od drzwi. O. Generator nie działa w tej chwili. Brakuje mu benzyny. I połamana brama, trzeba ją naprawić. Okej. Gdzie tutaj pójść? Nieznana lokacja. 10 minut, 10 minut, 10 minut, 10 minut. Mamy 8 godzin, aby wszystko zablokować. I każda nasza akcja, właśnie przejście gdzieś, zżera nam czas. Mamy siekierę. Okej, mamy tutaj cement i cegły, ale są za ciężkie. O, mamy kulę. Tutaj chyba nic nie mamy z wyjątkiem księdza. Utraciłem mu wiarę. Nie ma żadnej nadziei dla nas. Jest nadzieja! Mamy 8 godzin! Jej!
To zobaczmy teraz tutaj 10 minut. O, kolejna kula. Niestety nie ma benzyny, szkoda. O, i to też jest puste. Przydałoby nam się do generatora. Mamy baterię. Butelkę z wodą. Uuu, jesteśmy bogaci! I leki przeciwbólowe. Jest zamknięte. No to wiecie, co się robi, jak drzwi są zamknięte. Chuja! Jak normalny, przystosowany do życia człowiek, zrobiłam to siekierą. Pff, here comes Johnny! A więc mamy szlauch, akwarium, niestety rybki umarły, i kolejną kulę. I mamy kryminału, ale to jest jakoś, to się nazywał Ludak. I małe okno. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nikomu przez to okno nie wlazło zombie. To jest nieznana lokacja, 10 minut. Hej, co słychać? Cześć, nazywam się Jeremy. Przepraszam, nie widzę cię wyraźnie, zgubiłem moje okulary. Jest łańcuchem przyczepiony, wszyscy wiemy, co robić w Biedronce. Okej, to akurat można łatwo poznać, że to Polak zrobił. Jak Amerykanie grali w to, to takie, co ja mam zrobić, jak mam uwolnić ten koszyk? Na szczęście można go jeszcze tym do cięcia metali kombinerkami też odciąć. Ale to było zabawne, patrzę taki, co ja mam zrobić z tą monetą? Bo to jest za ciężkie, aby to przenieść. Na szczęście możemy do wózka zapakować. A tu mamy graffiti. Jest nadzieja! Rysunek zrobiony przez dziecko, mam nadzieję, że z nimi wszystko w porządku, nieważne gdzie są. Okej. Okay. Mamy alkohol, mamy aparat. Pusta jest kasa. Mamy okulary Jeremiego. Łopatą? Czy jesteś pewien, że chcesz użyć łopaty i zabić nieumarłego? Łopata może się połamać, okej. O nie, łopata się połamała. Rip łopata. Niech spoczywa w pokoju. Ale przynajmniej teraz mamy Jeremiego! Cześć, Jeremy! Dziękuję! W zamian ci pomogę! Możemy zrobić temu zdjęcie? Nie, nie ma baterii. Teraz mamy baterię. I mamy Jeremiego. I ostatnie nie miejsce. Tu była broń! Nic przydatnego? O, jest powiedziane, że ma ten paliwo. Jak to zrobić? To i paliwo, daj mi paliwo. Czy możemy trochę drewna? Dużo gałęzi i patyków potencjalnie pożyteczne. To mamy 7 godzin 20 minut. Normalnie, no tak. Czy jesteś pewien, że chcesz użyć siekiery, aby ściąć trochę gałęzi i patyków? Jest 12:40, masz 7 godzin 20 minut, które ci zostały. To zadanie zajmie 2 godziny. Jednak nie jesteś sam, Jeremy ci pomoże, co zaoszczędzi wam 405 minut. Z tego powodu zadanie zajmie wam tylko godzinę 45 minut. Okej, trochę dużo czasu, ale się może przydać. Ten samochód nie jest uszkodzony. Ale my potrzebujemy, nie użyjemy benzyny, bo potrzebujemy benzyny dla naszego pięknego generatora. Weźmiemy cement, weźmiemy cegły i weźmiemy księdza. Nie zrobiłam zdjęcia! O, wsadziłam... O, no trudno, wybacz nam księże. Tam zużyje 20 minut, ale musimy uratować księdza. No bo jak to? Okej, okay. Mamy zdjęcie. Idziemy ratować księdza. Księdzu, ratuję cię. Patrz, jest nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. O,
Być może masz rację, pójdę z tobą. Może wiara jest gdzieś właśnie poza tym miejscem i ją znajdę. Okej, to wracamy do bazy i robimy wszystko, co się da. Mamy generator. Czyli sobie powinieneś też napełnić benzyną generator. To zużyjesz całą benzynę, jaka jest w kanistrze. To wywoła elektryczność, która zacznie produkować elektryczność, która może się przydać. Teraz ją naprawimy, bo mamy ogrodzenie. Czy jesteś pewien, że chcesz naprawić ogrodzenie? Czekajcie, nie. Jedna rzecz, bo im więcej mamy osób, tym bardziej nam skraca czas. Tak się zastanawiam, czy może Billy, gdybyśmy mu pomogli, byłby w stanie nam pomóc. Hej, patrz, mam leki przeciwbólowe. Ach, dziękuję. Ból odszedł, dziękuję. Ale wciąż jestem zainfekowany. Nie wiem, jak dużo czasu mam i zdołam na co opanować. Okej, czy Billy, dasz tam radę pomóc z ogrodzeniem? Tak, 15 minut nam zaoszczędzi. Czy jesteś pewien, że chcesz naprawić ogrodzenie? Jest 14:55, zostało ci 5 godzin i 5 minut. To zadanie zajmie 3 godziny i 30 minut. Jednak nie jesteś sam. Jeremy ci pomoże, zaoszczędzać 45 minut. Ojciec Bernard ci pomoże, zaoszczędzać 45 minut. Bill ci pomoże, zaoszczędzając 15 minut. Z tego powodu to zadanie zajmie tylko 1 godzinę 45 minut. Tak. I teraz podłączymy kablami do ogrodzenia. I teraz mamy ogrodzenie pod napięciem. Jeśli zaatakują nasz zombie, to mamy załadowaną broń, 4 zombie będziemy w stanie zabić. Czy jesteś pewien, że chcesz zbudować tutaj zasieki? Jest 16:40, 3 godziny 20 minut zostały. To zadanie zajmowałoby ci 2 godziny, jednak nie jesteś sam. Jeremy ci pomoże zaoszczędzając 30 minut, ojciec Bernard ci pomoże zaoszczędzając 30 minut, Bill ci pomoże zaoszczędzając 15 minut. Z tego powodu zadanie zajmie wam tylko 45 minut. Chcesz robić dalej? Tak. Mamy ogrodzenie. Teraz zamkniemy drzwi. Przydałoby się zamurować okno. Cement, woda, cegły. Muszę czymś to zmieszać. O nie, muszę czymś to zmieszać. Cement w środku, a nie mamy łopaty. Wlazł przez okno. No trudno, nie mamy wyboru. Musimy zająć się Bilem. Hej, Bill, napij się. Ale też ściągnie dodatkowego zębiego. Wybacz mi, Bill. Bill jest pijany i nie wie, co się wydarzy. Czy jesteś pewien, że chcesz zabić siekierą go? To będzie bardzo brutalne i zajmie parę minut, parę kilka uderzeń, aby go zabić. Przynajmniej sprawi, że nie będzie więcej cierpieć. Wybacz mi, Bill, potrzebuję tej kuli! Nie mogę zamurować okna. Okej, mamy siekierę i mamy broń i mamy dwóch ludzi, którzy mogą nam robić za żywą tarczę. Myślę, że nadeszła pora, jesteśmy gotowi. Więc uważasz, że jesteś gotowy, czy jesteś pewien, że chcesz poczekać 2 godziny 35 minut na atak zombie? Tak, nieumarłych atak, nie zombie, przepraszam, to było słowo nieumarłych. Okej, idzie 50 nieumarłych do nas. Słońce zaszło i horda 50 nieumarłych się pojawiła. Ogrodzenie było twoją pierwszą linią obrony. Jako, że było pod napięciem z generatora, usmażyło 5 nieumarłych, zanim na ten. Usmażyło ich pięknie, mięsko dobre, w sam raz, żeby zjeść, zanim elektryczność, no ta szlak ją trafił. Zanim generator przestał działać, samo ogrodzenie. Po tym, gdy generator przestał działać, samo ogrodzenie zatrzymało jeszcze 50 mięsożernych dziwadeł, zanim reszta tych hordy, co została, rozwaliła ogrodzenie. 15 potworów rozkładających się utknęło na właśnie tej palisadzie z patyczków, którą zbudowaliśmy.
Połamane okno nikogo nie zatrzymało. Drzwi nie pomogły. Chowałeś się w piwnicy, słysząc bardzo takie pełne, przepełnione gniewem walczenie nad twoją głową. Klapka piszczała pod stopami nieumarłych. W końcu się połamała i pięć pragnących mięsa dziwadeł wpadło do piwnicy, natychmiast łamiąc skarki. Już ci nie zagrażały. Jednak pozostałe 10, jeden po drugim weszły do środka bezpiecznie, lądując na ciałach swych poprzedników. Stając twarzą twarz z wrogiem, wyciągnąłeś swą broń. Pif, paf, pif, paf. Wystrzeliłeś cztery kule, zabijając cztery potwory strzałami w głowę. Klik, zabrakło ci amunicji. Sześć pragnących mięsa dziwadeł zaatakowało Jeremiego, rozrywając go na strzępy. Jeremy, nie! Jeremy! Cichutko wyślizgnąłeś się potworom, które były zajęte pożeraniem Jeremiego. Ty i ojciec Bernard przeżyliście tę noc. Jest czas... To czas, aby odejść i zostawić to miejsce. Przeżyliśmy! Ale za jaką cenę? Jeremy! Nie, nie Jeremy! W następnym odcinku uratujemy Jeremiego. Nic mnie nie powstrzyma. Spadajcie na mój kanał, bo codziennie publikuję filmy aż do końca października, aby uczcić Halloween. Więc do zobaczenia jutro. Uratujemy Jeremiego! Chciałabym podziękować wszystkim patronom, czyli osobom wspierającym mnie poprzez portal Patronite. Na szczególne podziękowania zasługują Piotr Orlik, Dani Dir, Srebrna Stal, Alek Haber, Piotr Wołoch, Marii Uwu, Juliusz Deslaucz, Wiktoria Bartkowiak.